świadectwa Roberta, mojego brata. Szczęść Boże. Ja coś już spaliłeś, no. Poproszono mnie, żeby powiedział się parę zdań. Ja, tak jak Jacek, też byłem do dziecka i powodem tego była choroba nasza mamy. I do 6 roku życia byłem w tym domu dziecka i no, tak jak się pewnie domyślacie, to nie była przyjemna przygoda. Zapamiętałem z tego domu dziecka najbardziej takie sytuacje, które pokazywały, że zło jest górą, że tylko siła się liczy się przemoc, liczy się bystrość, liczy się jakiś spryt, ale taki straszny spryt. I to chyba gdzieś w moim sercu było na wiele lat. Byłem wzięty z tego domu dziecka w wieku 6 lat do rodziny zastępczej i nazwijmy to, że rozwijałem się w miarę normalnie. Skończyłem szkołę, liceum, studia. I miałem taki moment w wieku 15 lat, że spotkałem właśnie Pana Jezusa na swojej drodze i przyciągnął mnie bardzo mocno i to mnie zdziwiło, bo to był taki moment, kiedy większość moich rówieśników praktycznie się odwracała. To już był ten moment, kiedy już nie jesteśmy dziećmi pierwszokomunijnymi i do bierzmowania praktycznie wszyscy podchodzili tak żeby to odbębnić i to mnie jakoś tam bolało. Tutaj jakby znowu ta siła zła znowu przeszła górą w moim życiu i odsunąłem się od Boga na wiele lat, praktycznie na 15 lat. Oczywiście trwało to stopniowo, coraz bardziej, aż sobie zbudowałem własną religię, własną ideologię życia, świata, tego, że naprawdę nic nie wiem, że ja żyję w takiej ciemnej, pustej klatce. Nie widzę żadnych konsekwencji tego, co jak ktoś coś robi dobrze, to nic nie widzę, żeby był uchwalony, ktoś robi źle, żeby miał karę. Raczej widzi się w świecie, że jest na odwrót. I z takim skosznieniem właśnie żyłem. I już zaczynałem w to wierzyć, że rzeczywiście zło jest... triumfuje, czyli to, co gdzieś tam wsiąkło we mnie, byłem tym małym dzieckiem. I kiedy już, pomimo tej łaski właśnie Bożej, która działała, dlatego, że ja nie wierzyłem w Boga, raczej wierzyłem w Boga, ale nie w Jezusa, w wieku 30 lat postanowiłem znaleźć moje rodzeństwo, moją rodzinę, dowiedzieć się, jak to jest, spotkać się z moją. No i po wielu staraniach odnalazłem właśnie moje rodzeństwo. Ja pamiętałem Jacka z domu dziecka i odnalazłem Jacka. Rodzice okazało się, że nie żyją, także nie udało się nam spotkać tutaj na ziemi. I odtąd się zaczęła właśnie przygoda z Panem Jezusem. Z tym, że przyszedł właśnie jako ten, który pokazał, że to jest wszystko fałsz, że to, że zło triumfuje, to, że mają się dobrze cwaniacy i tak dalej, to wszystko jest tylko na chwilę, żebym się tym nie przejmował. I właśnie dzięki świadectwu Jacka też mi podsunął parę książek, pokazał, że jest Bóg żywy, że był nim Jezus i jest nim Jezus. Zaczął wkraczać do mojego życia i przez wiele miesięcy trwała walka duchowa u mnie. Miałem nim spać po nocach, wizje różne. I te dobre, i te złe. Jedna z takich wizji była, że siedzę z Panem Jezusem przy stole. I taki pamiętam twardy, taki kanciasty stół drewniany, on na jednym końcu, ja na drugim końcu. I siedzimy, i się nie odzywamy do siebie. Ale ja się cieszę, że jestem przy tym stole. I dopiero później zrozumiałem, że ten stół był pusty. Że on był pusty po to, żebym ja go tu zapełnił. I że oczekuję od tego, ode mnie właśnie Jezus, żebym przynosił mu dary. I dzięki Jackowi właśnie pokazał mi tą wspólnotę, pokazał mi ludzi, którzy też wierzą w Jezusa, którzy żyją w nim szczerze i naprawdę. Odnalazłem go i jestem mu bardzo wdzięczny za to, że mi dał znaleźć Pana Boga. Chcę jeszcze tylko dodać, że najważniejszą rzeczą, jaka się zmieniła w moim życiu, to jest spokój, głęboki pokój, głęboki brak lęku. Ciągle się bałem o to, co się stanie za chwilę, co się stanie z moimi dziećmi, jeżeli będzie jakiś wypadek, nie wiem, urażony. Żal mi było każdej chwili, która przemijała. Żal mi było, robiłem jakieś zdjęcia, filmy, coś i ciągle czułem taką gorycz, że to wszystko mija. I to wszystko odeszło. Odeszło i teraz wiem, że mam życie wieczne, że jest miliardy lat przede mną. I to wszystko pozostanie na zawsze. I dziękuję Ci, Panie Jezu, za to. Chwała Tobie.